Alona Zozulia, projektantka, kreatorka mody, nadradzana. No tak się... Gdzie ostatnio byłaś? Narodzona. No, mogę sobie powiedzieć, że ogólnie jestem artystką, ponieważ moje życie to tak się okazało, że nie tylko projektowanie, tylko stylizowanie, kostiumografia. Powiedz o swojej narodzie wczorajszej, którą odebrałaś. No, jeszcze nie odebrałam, bo czekam, aż mi paczka przyjdzie właśnie z Londynu, ponieważ brałam udział w konkursie w trzech kategoriach, więc dostałam i w każdej z kategorii dostałam nagrodę właśnie. Drugie miejsce w kategorii projektowania ubrań, drugie miejsce w kategorii skulptura i trzecie w projektowaniu biżuterii właśnie solo. Dlatego powiem, że to była bardzo fajna niespodzianka z rana, więc no będę bardzo szczęśliwa, kiedy będę trzymała to w rękach. Jaką kreację przygotowałaś? Wiesz co, tam dałam taki projekt, tam było cztery projekty łączone ze sobą, więc też na YouTubie można zobaczyć filmik. Jak piszecie Alona Zozulia, no to zobaczycie tam taki czarno-biały filmik modowy, więc to był projekt powiązany z różnymi utworami muzycznymi przede wszystkim. Każdy utwór muzyczny pokazałam według swojej wizji ubraniowej, więc to był konkretny koncept, na który poświęciłam jednak sporo czasu i widzę, że jednak warto było, ponieważ to nie był żaden komercyjny projekt, tylko tak chciałam, tak zrobiłam, no i widać, że warto. Jakie kolory, jakich kolorów użyłaś, jakie printy, czy może to było jednolite? Bardzo lubię właśnie połączenie czerni i czerwieni, więc właśnie w tym filmiku i te stylizacje są czarno-czerwone głównie. Czyli rozumiem, że utwory były bardziej ponure, skoro czerni jakoś tam królowała. No powiem, że czarny to nie oznacza, że to musi być depresyjny, ponury, więc jak zobaczycie, to powiecie mi, czy to rzeczywiście pesymistycznie wygląda. Powiem, że nie. Każdy kolor można różnie pokazać i wszystko zależy od tego, za pomocą jakich narzędzi i za pomocą też jakich kształtów i w jaki sposób to przekazujemy, więc wszystko można zrobić. Tak samo jak malarstwo, tak w projektowaniu i czy w innych jeszcze rzeczach. Tak czyli samo projekt, słowa, tak. Czyli wybrany projekt jest u Ciebie na Instagramie, tak? Dostępny? Można zobaczyć na Instagramie, tam troszeczkę przewinąć, albo na YouTubie. Mówię, wpisujemy Alona Zozulia i tam... Alona Zozulia na Instagramie i tam będziemy oceniać czerń. Czy czerń jest smutna, czy czerń jest wesoła. I feedbacki do Alony, żeby wiedziała na przyszłość. Kto myśli tak o tym, czy to jest pozytywne, czy... Jak stosować czerń. Tak. A powiem, że mówię, no czerń nie jest tak negatywna, jak wszyscy myślą. W niektórych krajach zakładają na wesele, a nie na pogrzeb, więc wszystko zależy, tak, od jakiego punktu widzenia i z jakiej perspektywy na to patrzymy. Opowiesz nam coś o przyszłych projektach. Tak, co teraz masz w planach? Znaczy, mam w planach rozwijać nadal swoją kolekcję, którą też można zobaczyć wszędzie teraz. Tak samo jak pojawiam się też z tym samym mikrofonem czas od czasu, bo współpracuję też również z telewizją ATV. To kolekcja z trytytkami, która nazywa się No Stress. W dzisiejszych czasach to jest niezbędne, ponieważ dużo różnych niestety wydarzeń mamy negatywnych. To czym jest też wojna i jestem Ukrainką, więc dla mnie to jest też taki temat, który no, jest boleśny, więc osoba, która widzi mnie w ubraniu z trytytek, pierwsze o czym myśli, że chce dotknąć, co to jest. Więc nie widziałam jeszcze żadnej osoby, która by nie miała uśmiechu na twarzy, więc o to chodzi w tym wszystkim, że musimy sobie poprawiać humor, musimy cieszyć się i walczyć o swoje zdrowie psychiczne. Więc ja kiedyś do przedszkola poszłam w spinaczach na głowie, więc chyba bym się wpasowała w twój trend. Na pewno zrobiłaś to, co robię teraz pod kątem odbiór emocji od innych ludzi, więc podejrzewam, że też patrzyli na ciebie z uśmiechem i pytali o co chodzi. Więc... No przed szkole, ja nie za bardzo wiedziałam, po prostu to było w kształcie spinki. Spinki nie mogłam znaleźć, więc założyłam spinacze do bielizny. No. No, na pewno to było kreatywnie, więc wspieram taką... Genialna była mina mojej mamy, jak mnie odbierała ze świetlicy. No, nie wątpię, a tylko spinki czy coś jeszcze innego tam było? Nie, tylko te spinacze od bielizny we włosa. To co, następnym razem widzimy się i będziesz miała coś innego, tak? No wiesz, no ja... Zrobię to specjalnie dla ciebie, że nie mam spinaczy w Warszawie. Dobrze, słuchaj, no może tym razem coś innego, nie spinacze, tylko... No wiesz, no wierzę, że jesteś kreatywna. Ja dziś pokaz mody w planach w swojej kolekcji? Właśnie jestem po pokazie, ponieważ pod koniec grudnia pokazałam właśnie tą samą kolekcję, część tej kolekcji No Stress w Berlinie. Więc mam nadzieję, że mi się uda tą kolekcję doprowadzić do całości, aczkolwiek mam taki koncept, że ta kolekcja się nie kończy, ponieważ wszystko zależy od emocji, więc pewien opis będzie troszeczkę później, bo to wszystko w trakcie. Mam nadzieję, że pokażę to w Warszawie, ale też częściowo, bo ja chcę nawet mieć różne wystawy, takie malutkie, trytytkowe, żeby każda osoba mogła zobaczyć i rzeczywiście dotknąć. No ja słyszałam, że jest jakiś patent, że
jednak to się faktycznie nie kończy, że jak zawiążesz tą trytytrę, zapniesz, to że możesz ją później odepnąć, więc może się faktycznie nie skończy. No właśnie, to znaczy ogólnie te trytytki takie mniejsze, no jak faceci będą gdzieś tam oglądać, no to wiedzą, że jak to już jest zaciśnięte, no to nic. Już nic z tym nie zrobisz. Albo potniesz, albo nie. Jeżeli oczywiście kupię trytytkę, taką, która, nie wiem, ma 1,5 metra na, nie wiem ile tam, na 2 centymetry, która kosztuje, nie wiem, tam 200 zł, która jest taka i rzeczywiście... Takiej dużej nie widziałam. No właśnie są takie trytytki, co by to nie znaczyło, no to można wielorazowo używać, no ale nie o to chodzi w tym ubraniu, dlatego nie. Można dotykać bezpiecznie. Czyli jak już cię rozbierze, to już z powrotem się nie ubierzesz. Nie no, słuchajcie, to wszystko dopasowane do tego, żeby móc to założyć rzeczywiście na różne wydarzenia. To musi pociąć, żeby z ciebie zdjąć. No nie, no słuchajcie, no słuchaj, wejdziesz na Instagrama i zobaczysz, jak wyglądają te ubrania z trytytkami. To nie jest takie dziwne pod kątem, Boże, to drapie, czy Boże, nie da się tego założyć. Dobra, no, jestem ciekawa, dobra, zobaczę. W takim razie życzę teraz ci szybko, żebyś zrobiła pokaz w Polsce i żeby nasi widzowie mogli zobaczyć na żywo te trytytki, a nie tylko gdzieś tam na Instagramie, na zdjęciach, wiadomo, można się wystylizować. Dużo mogą też zrobić programy przeróbkowe typu Photoshop, więc życzę ci, żeby faktycznie każdy mógł zobaczyć twoją wystawę, twój pokaz na żywo, twojej kolekcji. No, dziękuję bardzo i oczywiście widzimy się. Widzimy się, ty w trytytkach, ja w spinaczach. To kiedy idziemy na imprezę? Tak. No to się okaże, zobaczymy. Dobra.